www.e-kolo.pl. To była droga w wyjątkowo złym stanie technicznym. Jedna z ważniejszych dróg tutaj powiatowych, które mamy na terenie powiatu kolskiego. Jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych, łączących kilka gmin, tak naprawdę przez środek powiatu droga przebiegająca. I przez w zasadzie to, że ta intensywność ruchu na tej drodze była wyjątkowo duża, no stan tej drogi był wyjątkowo zły, krytyczny. Droga teoretycznie miała 5 metrów, a tak naprawdę z oberwanymi poboczami to ledwo w 4 metrach się mieściła. Droga, która, jak już wspomniałem, była jednym z bardziej kluczowych elementów komunikacji na terenie powiatu. Udało nam się zrealizować tą inwestycję, jedną z większych inwestycji, droga ponad 3 km 100 km. Kontynuacja, bo na początku kadencji zrealizowaliśmy ten odcinek od Powiercia do Leśnicy, do cmentarza i teraz już kontynuowaliśmy od Leśnicy do Grzegorzewa, także duży ciąg komunikacyjny, ważny, zrealizowany w standardzie 7 metrów, także tutaj rozszerzyliśmy tą drogę o ponad 2 metry, a tak finalnie to, tak jak powiedziałem, z 4 do 7 metrów, gdzie wymiana podłoża, zupełnie nowe podłoże, zupełnie nowa realizacja odwodnienia rowów przydrożnych. Udało się zrealizować w ogóle cały system odwodnienia tej drogi, został tutaj też zbudowany, ale i też została wykonana część podbudowy pod ciąg pieszo-rowerowy. No, wydaje mi się, że jedna z kluczowych inwestycji poprzednich kadencji, która się teraz zakończyła, inwestycja no też i kosztowna, blisko 11 milionów złotych, z czego 5 milionów 700 blisko tysięcy pozyskaliśmy z środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Tu oczywiście inwestycja się nie skończyła, bo takim finalnym elementem tego przedsięwzięcia będzie wykonanie właśnie tego ciągu pieszo-rowerowego i będzie to tutaj już kolejny element, który pozwoli nam takie małe finały realizować tego, co zaplanowaliśmy w poprzedniej kadencji, a w tej chcemy też nadal realizować, czyli połączenie wszystkich dużych ośrodków gminnych z miastem kołem ciągami pieszo-rowerowymi. Jeżeli już tutaj byśmy wykonali ten odcinek ciągu pieszo-rowerowego, gdzie w tej chwili realizujemy też drogę 2 km z Grzegorzewa do Ponentowa Dolnego i właśnie już też z ciągiem pieszo-rowerowym stworzymy taki duży ciąg łączący gminę Grzegorzew, w zasadzie z granicami gminy Grzegorzew, z miastem kołem. No, duża, ważna i potrzebna inwestycja. Chciałem w tym momencie też podziękować partnerom, bo to nigdy nie jest tak, że powiat sam to realizuje, bo to są duże przedsięwzięcia finansowe i realizujemy to z naszymi partnerami, u tych, u których dana inwestycja przebiega. Chciałem tu bardzo podziękować pani wójt Bożence Dominiak, wójt gminy Grzegorzew, i całej Radzie z przewodniczącym na czele za podjęcie decyzji o realizacji tej inwestycji, oraz dziękuję panu wójtowi Mariuszowi Rybczyńskiemu, wójtowi gminy wiejskiej Koło, również z całą Radą i przewodniczącym na czele, którzy też podjęli decyzję o tym, że tak, tą inwestycję realizujemy. No i dziękuję też tym, którzy mi pomogli, by te środki się znalazły, czyli tutaj akurat zawsze mam wsparcie ogromne w osobie pana senatora Leszka Galemby, który każde te nasze pomysły stara się też pomóc w pozyskiwaniu środków. Jest to ogromne wsparcie. No i oczywiście całej Radzie Powiatu Kolskiego, Zarządowi Powiatu Kolskiego za tą decyzję, odważną decyzję, bo kosztowną, ale jak się okazuje niezwykle potrzebną.